Cześć, witajcie w plenerze. Piękna pogoda, czemu nie? Chociaż blisko jest ruchliwa ulica, więc mam nadzieję, że samochody nam nie będą przeszkadzały. Dzisiaj będzie konkurs, słuchajcie, do wygrania będzie jedna fajna rzecz, ale o tym na końcu. Najpierw kilka słów o wprowadzeniu, bo chciałem trochę o prasie wam opowiedzieć i też zaprosić do dyskusji. A skoro o prasie, to przypomniała mi się jedna reklama z 2008 roku, którą kiedyś wypuściła jedna z agencji reklamowych, Arte Gens dokładnie. I ta reklama, ona się pojawia o tutaj gdzieś, przedstawiała nagrobek i przewidywała śmierć prasy drukowanej w 2012 roku. Przewidywania nie do końca się sprawdziły, chociaż prasa drukowana funkcjonuje tak sobie. Ta reklama miała służyć reklamowaniu agencji jako agencja interaktywna i oczywiście miała wzbudzić trochę szumu i przewidywać wzrost rynku interaktywnego, co zresztą nie trudno było przewidzieć. No ale ta reklama, ku mojemu olbrzymiemu zaskoczeniu, wywołała spore poruszenie wśród izby wydawców prasy i branży związanej z prasą drukowaną. Nawet doszło do tego, że branża drukowana wytoczyła proces tej agencji, oskarżając ich o posługiwanie się motywami śmierci, o to, że ta reklama wywołuje lęk wśród pracowników sektora prasy drukowanej. No i dosyć ciekawa sytuacja, taka faktycznie rozprawa się odbyła w takim sądzie branżowym, Rada Reklamy, gdzie przedstawiciele Arte Gens przybyli na tą rozprawę w kowbojskich strojach i zrobili wielką zadymę. Nie wiem, czy tam film jeszcze jest w internecie, jeżeli jest, to go tutaj podlinkuję. Polecam, śmieszna rzecz. No i okej, to tyle historii. Czas, kiedy nagrywam tego vloga, jeszcze mamy kilka godzin do meczu Polska-Rosja. No i są trzy warianty oczywiście. Wygramy, przegramy albo zremisujemy. No i tak się zastanawiam, jakie jutro mogą być nagłówki gazet? No jak myślicie, jakie mogą być? Ciężko przewidzieć, prawda? Już teraz w redakcjach oczywiście siedzą i jakby zastanawiam się nad stroną artystyczną różnych tych trzech wariantów. No ale co to jutro może być rano za news? W jaki sposób gazeta drukowana może informować, nieść wartość informacyjną o tym, co się działo wczoraj. Informacja o tym, że wygraliśmy, przegraliśmy lub zremisowaliśmy, dotrze pewnie do wszystkich. Nie będzie to żaden dodatkowy news. Czy będą w takiej gazecie, która musi być oddana do druku koło północy, jeśli chodzi o pierwszą stronę, coś nowego, coś, czego nie było w analizach telewizyjnych albo może w internecie? Wątpię. Czy ktoś z was kupi jutrzejszą gazetę, żeby dowiedzieć się nowych informacji? I mówię tu o faktycznym kupowaniu codziennej prasy. To, że gazetę, na przykład niektórzy z was mają w pracy za darmo, leży na stoliku i się bierze z nudów, żeby poczytać do kawki, to się nie liczy. Mówię o takim kupowaniu wprost. Jest jeszcze inny sektor codziennych gazet, Super Fakt i Super Ekspres. No ale to jest, ja szczerze mówiąc, współczuję ludziom, którzy swoją wiedzę o świecie i Polsce czerpią z tego typu gazet. Tego typu gazety nie służą do informowania o czymkolwiek, ale to może temat na innego vlogu. Wróćmy do tych codziennych gazet. Czy ktoś z was, czytelnicy mojego bloga, czy widzowie tego vloga, kupuje gazetę albo kupi jutrzejszą gazetę? Napiszcie proszę w komentarzach pod tym filmem na YouTubie, czy kupicie, jeśli tak, to dlaczego, jeśli nie, to również dlaczego. A ja wśród najciekawszych odpowiedzi, te, które będą oryginalne albo po prostu będą skłaniały do dyskusji, wybiorę jedną, którą nagrodzę takim czymś. To jest bezprzewodowy router, o, trawa się przykleiła, przepraszam, bez trawy. Bezprzewodowy router Wi-Fi firmy Huawei. Mam takie trzy do rozdania. Jutro ogłoszę więcej szczegółów dotyczącej całej kampanii konkursu, ale dzisiaj już ogłaszam formę tego rozdawnictwa jednej sztuki i to jest specjalnie dla widzów na YouTubie, dla tych, którzy zostawią najciekawszy komentarz. Pod tym filmem są takie szczegóły organizacyjne, nie będę już tutaj ich omawiał. Zachęcam więc, napiszcie mi proszę, czy kupicie jutrzejszą gazetę, jeśli tak, to dlaczego, jeśli nie, to dlaczego nie i czy w ogóle kupujecie codzienne gazety, czy jest w nich dla was coś interesującego. No
No to chyba tyle. Dzięki za uwagę. Serdecznie pozdrawiam. Kibicujemy Polakom i no i co, czekamy, a już jeszcze newsy w prasie? Chyba nie. Tymczasem na razie.